Hej wszystkim, z tej strony Atakama na wasze liście, wszystko w porządku? Oczywiście. Na waszych ekranach SSO i odcinek informacyjny, jak po tytule już widzicie, ze mną jest oczywiście Liśca. Dzień dobry. Dzień dobry, która już nie może ze śmiechu, oczywiście jak zawsze, bo przecież powagę zachować to przecież nie potrafi nawet, no! No nie, bo tak panie klasnęłaś rękami, no. Że, wiesz dlaczego? Bo jak jest taka oś czasu, gdzie jest dźwięk, jak nagrywam, teraz uwaga, wszyscy będą wiedzieć. Jak klaszczę, to widzę na tej osi, że jest takie bum i wtedy wiem, gdzie mam przyciąć. Aha! Smort, smort. Dobra, jak wiecie, założyłyśmy konto. Konto. Co ja z tym kontem w ogóle? Klub. Ja nie wiem, klub, tak. Klub nazywa się, gdzie tu jest to informacje, co to jest, ustawienia klubu, informacje. Moon Foxes INC. Jak widzicie, jest ze mną Zita, jest liderką klubu, bo to jest nasz wspólny klub. Dobry. Dzień dobry. Co się drugi raz witam? Tak, i stwierdziłyśmy, że chcemy zrobić coś ambitnego z tym klubem. I teraz masz przygotowane te pytania w ogóle, co ten? Tak, mam, mam. I teraz tak, na jakiej zasadzie ludzie będą tutaj dołączać? Ty masz lat. Nie, poczekaj! Ja myślałam, że już! No bo taka cisza była, ja mówię, dobra. Dobra, teraz wchodzę ja, to moja kwestia. Tyle się to zabrzmiała jak taki, wiecie, pan z internetu. Cześć, jestem Arek, mam 12 lat. Dzięki. Nie, no śmieję się. Dobra, więc tak, coś ambitnego chcemy zrobić z klubem i generalnie będziemy tutaj robić ankietę. Tu macie maila, na którą ankietę możecie... Na odpowiedzi na ankietę... Inaczej, jeszcze raz. Tu będzie mail, na którego możecie wysyłać odpowiedzi na pytania, tylko jeśli mogę prosić, to piszcie też pytania. Pytania i wasza odpowiedź. Te pytania zaraz wam przeczytamy, będą też się wyświetlać na ekranie. Będzie też najprawdopodobniej to wszystko w opisie, żebyście mogli sobie skopiować. Tak. I po prostu wybierzemy sobie spośród tych ankiet osoby, które chciałybyśmy w klubie, bo już na live mówiłyśmy o tym, że my chcemy, żeby ten klub nie był taki, wiecie, że o, że Ata i Lisica, tylko po prostu, że ja jestem Laura, Lisica to Roxana i żebyśmy wszyscy byli tam równi. Nie, że wiecie, jesteście tu w tym klubie ze względu na to, że my nagrywamy, że jesteśmy, nie wiem, youtuberkami i tak i dobrze dalej. By było, jak na przykład my jesteśmy, tak sobie jeździmy po prostu i żebyście po prostu za nami też nie jeździli, bo to jest takie, no, słabe. Chodzi o to, że wiecie, że no nie zawsze możemy odpisać, nie zawsze możemy odpowiedzieć, tak. Bo robimy coś tam, nie wiem, nagrywamy, czy po prostu weszliśmy na chwilę, żeby coś ogarnąć. Też, żeby nie było tak, że ktoś się obrazi przez to, że nie odpisałyśmy i tak dalej. Dlatego od razu chcę zaznaczyć, że ten klub będzie naprawdę dla dojrzałych osób, które chcą od czasu do czasu z kimś pogadać, pograć sobie wspólnie i też będzie serwer na Discordzie na pewno. No i dobra, pierwsze pytanie możesz w sumie ten. Czy pierwsze co? To. Nick w grze. Ile masz lat? A nick w grze? A, bo tu jeszcze jest. A tak, to twój nick w grze. Tak, no bo chcemy wiedzieć w razie co kogo później zapraszać i z kim się gdzieś tam spotkać, żeby faktycznie dodać do tego klubu. Następne, ile mamy lat? Mamy lat. No to... Wy macie lat. Tak, ile wy macie lat? No bo to jest ważne też, żebyśmy wiedziały, z kim mamy do czynienia. Jakby nie mamy jakiegoś takiego pułapu, że dobra, jak masz 14 lat, czy tam nie wiem ile, to się nie dostaniesz, bo nie o to chodzi, bo czasami młodsze osoby są dużo dojrzalsze niż te starsze. O, i to o wiele. Dokładnie, dlatego nie będziemy tutaj oceniać, tylko po prostu chcemy wiedzieć. Jest. Następne. Który masz poziom w SSO. I to też jest ważne, bo... No, wiadomo, że osoby tam z szóstym poziomem gdzieś tam jakby... No może być problem wejść w niektóre rzeczy, a też chciałabym robić pewne rzeczy. No, z takimi poziomami to za daleko też nie zajedziecie czasami, nie? No i to jest właśnie to. No dobra. Jakie są twoje oczekiwania odnośnie klubu? No, sorki. Proszę bardzo. To teraz możesz wytłumaczyć, o co mi chodzi tutaj. Że... Ja nie wiem, o co ci w sumie w tym chodzi. Jakie są twoje oczekiwania? No czy to jedno spotkanie, powiedzmy, wystarcza? Czy ktoś chciałby więcej razy się spotykać? Czy chce tylko być w klubie, żeby być? Czy na przykład, nie wiem, serwer na Discordzie fajnie, że po prostu, no... Co, od czego oczekuję od klubu? O. A. Następne. Jesteś w stanie kupić konia klubowego oraz strój. Właśnie, a co do tego konia klubowego, to...
Tak wymyśliłyśmy, że to będą arabki, ale po prostu może być to różna maść arabków. Tak, możecie wybrać. Musi być ta sama, co my mamy teraz. Nie, 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 absolutnie. Możecie sobie wybrać, jaką maść arabka chcecie, byle to był arabek. Tak. A jak chodzi o strój, to jeszcze będzie wybierany, bo jeszcze go nie mamy. Tak, dokładnie. Następny. Myślisz, że jedno spotkanie klubowe w tygodniu jest wystarczające? Bo my ze względu na to, że pracujemy, też nie możemy spotykać się więcej razy niż raz w tygodniu. Oczywiście na Discordzie to też tak, raz będziemy, raz nie, wiadomo, jak mamy czas, to siądziemy i będziemy gadać i grać, ale no wiadomo, że nie zawsze. Dlatego... Tak. No i też wiadomo, że wy też nie macie czasami czas, no bo macie szkołę, macie naukę i no. No. Jedno spotkanie raczej powinno wystarczyć w tygodniu. No, także dajcie znać, czy dla was to jest wystarczające. No i następne pytanie. Czego akurat ten klub? I to jest to, o czym mówiłyśmy na początku, że byle nie tylko dlatego, że ja i Lisica, wiecie o co chodzi? No, po prostu traktujcie nas jak zwykłych, normalnych ludzi i ekscytujcie się tak nami, bo to jest... No właśnie o to chodzi, to jest takie czasami aż przykre. Ja wiem, fajnie i w ogóle spotkać swojego idola, ale my też chciałybyśmy się poczuć jak normalni ludzie, których no. Nikt czasami nie widzi, nie zauważa. Ogólnie Acia. No. Następne. Jakie masz podejście do plotkowania? I to jest pytanie dlatego, żeby się nie robiły dramy, bo... To jest bardzo dobre pytanie. Tak, bo nie chcemy dram w tym klubie. Naprawdę, jak już mówiłam na początku, to ma być mega dojrzałe i tyle. No bo nie potrzebujemy... Jeżeli jakieś osoby będą po prostu kogoś tam, nie wiem, obgadywać na klubie albo cokolwiek, to od razu zostaną usunięte z tego klubu, bo takich osób nie potrzebujemy. Otóż to, dokładnie. My nie potrzebujemy dram, tak jak mówiliśmy, to ma jest być dojrzały klub. Ani kłopotów, tak. Ani I, niczego. I następne pytanie to już ostatnie w sumie takie bonusowe, bo jest fajnie jest. I w ogóle. No, także możesz przeczytać. Najlepsza i najgorsza cecha charakteru to... I my też opowiemy wam o swoich cechach charakteru na pewno. Większość jest. Nas już i tak pewnie kojarzą i znają. Ale no, ale to jest ciekawe, bo troszeczkę bardziej jakby was poznamy dzięki temu. Dokładnie. No. No. I no to i chyba wszystkie. Tak, chyba tak. Chyba to na razie wszystko. Tutaj wam wypiszę wszystko jeszcze dokładnie, żebyście sobie mogli to, tak jak mówiłam, skopiować w opisie też. I na tego maila, który wyświetli wam się raz jeszcze, wysyłajcie swoje zgłoszenia do tego maila. Ma dostęp i Lisica, i mam dostęp ja. Także możemy to sobie czytać na spokojnie i myślę, że macie na to tydzień czasu. My też w ten tydzień postaramy się ułożyć jakiś fajny plan na tym klubie, postaramy się tam coś fajnego dopisać, wymyślić ten klubowy strój, żeby to jakoś mega fajnie wyglądało. O, właśnie, bo trzeba jeszcze ten strój zrobić. No ogarnąć. Właśnie, no, będą dwa stroje najprawdopodobniej, bo będzie jeden skokowy i jeden ujeżdżeniowy, tak sobie wymyśliłam. O, powiedz mi jeszcze tak na szybko, będziemy mieć jakiś taki, nie wiem, układ, jak chodzi, wiesz, tak. Bo takie... Tak, dobra. Tak. Chciałabym coś takiego też zrobić, chciałabym, żeby ten klub był właśnie fajne. Takim, no, żebyśmy mieli taki po prostu swój fajny klub, który naprawdę bierze udział czynnie w tym wszystkim. Także no, jeśli macie ochotę, chcecie, wysyłajcie swoje zgłoszenia, wysyłajcie wszystko, odpowiadajcie w mailach. I my będziemy to weryfikować i za tydzień, myślę, że w niedzielę, chociaż nie w niedzielę, bo mnie nie będzie, w poniedziałek. W poniedziałek nagramy filmik, w którym już wam pokażemy osoby, które wybraliśmy. Także inaczej, do niedzieli macie czas, żeby wysłać zgłoszenia i później dajcie nam tydzień czasu na zastanowienie. Co ty na to, Lisica? Tak jest, a niedziela to jest, czekaj, który to będzie? Będzie, wam mówię na szybko, już. 23. 23. Tak, do tej pory... Do tej pory wysyłamy zgłoszenia, a do 30 my wam damy odpowiedź, kto się dostał. Tak jest. No. Tak. No i dobra. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi zapraszamy. O ten odcinek. Zapraszamy, dokładnie. Przyjmiemy was cieplutko, gościmy kawą, ciasteczkami. Masz ciasto? O, oczywiście, mam że młody. Nie. No to super. Myślę, że doskonale każdy się... No, także dziękujemy. Możecie się ugościć. Tak, tak z młotkiem, super. Najlepiej. Tak jest. No. Także raz jeszcze dziękujemy bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wasze zgłoszenia będą fajne i będą przypływać w ogromnych ilościach, że będzie po prostu dużo chętnych i postaram się wybrać tak, wiesz, żeby klub był mogą pełen. Być 50 osób może tylko być, wiesz? Ile? 50 osób chyba, nie? 50? A ja. No to dobrze, no to... Zobacz sobie w tym. No to i tak jest sporo. 50 osób nie w klubie wiem to nawet. Jest dużo.
Może i więcej. Może się coś zmieniło, bo już nie wiem nawet. To sprawdzimy. Tyle, ile będzie możliwość, to po prostu tyle dodam, ja się doinformuję, ale no. Także do 30 października każdy z Was się dowie, kto się dostał. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Pozdrawiam bardzo wszystkich serdecznie. Ze mną była Lisica. Dzień dobry. No. Do widzenia. I do następnego. Trzymajcie się i cześć! Pa!